gdzie będzie musiał odpowiedzieć na 30 pytań związanych ze Stumble Guys. Jeżeli odpowiesz na wszystkie, wygrywasz 5000 gemów, a do tego masz 2 koła ratunkowe. Także widzowie, mamy tutaj pierwsze pytanie dla mnie. Ja tego quizu nie widziałem wcześniej i ja zastanawiam się, jakie to będzie koło ratunkowe. To mam zadzwonić do przyjaciela. Tak, ja jestem twoim przyjacielem, dam ci taką malusieńką podpowiedź, że cię naprowadzę jakoś. Dobra, no to słuchajcie, w takim razie pierwsze pytanie, ile jest skinów specjalnych? I teraz tak, jest 18, 15, 10, 20. Mamy 10 skinów specjalnych. Dobra, odpowiadaj, to już od razu ci powie. Nie, 18 i ja też byłam zdziwiona. Ej, ale jaja, dobra, lecimy dalej. Widzowie, wy zostawiajcie łapki w górę, jak wiedzieliście, jak znaliście odpowiedź na to pytanie. Subskrybujcie nasz kanał, no i pamiętajcie, codziennie wrzucamy odcinki. Także słuchajcie, ile jest klas skinów? No mamy, ale wszystko też się liczy, czy nie? No nie, no wszystko to wszystko, czyli nie? Szare, zielone, niebieskie, fioletowe, złote i coś specjalnego, czyli 6. Dobrze, już się bałem, że będę miał źle. Ja tak szczerze, jak robiłam to pytanie, to się sama pomyliłam. Ile jest podstawowych map? No i to jest, w zależności kiedy to pytanie robiłaś, bo, ale nie, podstawowych. To ja ci powiem, że było robione, gdy wyszła już ta mapa z jeżdżeniem, jak ta mapa się nazywa? No, te slajdy, tak? Tak, tak, tak. No to będzie 26. Wow, ej, tutaj zobaczcie, w ogóle nie są takie łatwe pytania, bo jest 26, 27, także jedna mapa, można się pomylić, Rafał, jestem pod wrażeniem. No nie, no tu strzelałem, ile jest stopni karnetu? No to zawsze mamy 30, to wiem, bo kiedyś w Fortnite było 100, a w Stumblach zawsze było dużo mniej i mogliby to zmienić na 100. Ej, tak szczerze myślałam, że Rafałowi pójdzie dużo gorzej, a on tu już jest na 5. pytaniu i na razie ma jedno źle, także na razie gemy lądują na twoje konto. Ile muszę zaliczyć? To jest tak, masz tutaj bazę, że chyba od 6 do 7 pytań masz daną liczbę gemów i w sensie wiesz. Dobrze, dobrze. Ile kosztuje karnet w Stumblu? 1200 odblokowanie, ale żeby odblokować jeszcze pomiędzy, to też się liczy, czy nie? Nie, kupienie karnetu. Ale ja jestem pod wrażeniem. Skąd ty to wiesz? No gram w Stumble Guys od rana do wieczora. Jak ja bym to rozwiązywała, to ja bym miała problem. W sensie teraz już wiem, bo sobie sprawdziłam przy tworzeniu tego, ale jakbym sama to rozwiązywała, także następny odcinek ja rozwiązuję quiz, bo to będzie śmieszne. Słuchajcie, 2000 łapek w górę i dla Eweli robimy takiego A ile do wygrania? Do wygrania będziesz miała 5000 gemów. Ile kosztuje jedno kręcenie rzadkim kołem? Ale tu mamy żetony. O, i to jest ciekawe, bo to chyba będzie, czekajcie, rzadkie to będzie to niebieskie, bo mamy zwykłe, rzadkie i chyba takie ogólne. 35? 90? Mamy zwykłe, rzadkie i epickie. Epickie jest za żetony, a te dwa pierwsze są za gemy. Jest tak? Za 55 gemów, za 90 i 35 aha, żetony. Aha, właśnie, faktycznie, no to widzicie. I patrzcie się, takie pytanie, gdzie codziennie Rafał to widzi, codziennie się widzi tylko. No niestety, jest. Ja się ile cieszę. Jest ofert? Wydaje mi się, że jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Gratulacje. Ej, ty strzelasz, czy tak wiesz nie, to? No niektóre rzeczy totalnie wiem. Ile kosztuje najdroższy pakiet klejnotów? No zawsze kupujemy najdroższy, więc to jest na pewno... 30, 50... No około stówkę wydajemy na odcinek. Coś tu jest źle, Ewela, tak mi się wydaje. No ale mi się 30. Wydaje, że do... 50? I sprawdźmy to. Słuchajcie, wchodzimy teraz do gry, bo mi tutaj każdy, coś... jak ja tu coś źle zrobiłam. No, słuchajcie, każdy jest człowiekiem, każdy może popełniać błędy, ale jest 50 tylko za żetony, dobra. Ale, nie patrz, nie patrz. Ale o gemy tu było pytanie. Nie, było pytanie, najdroższy pakiet klejnotów. No właśnie. A wejdź. No i co to jest? Słuchajcie, no Ewela pomyślała, że żetony to klejnoty. Dobrze, okej. O, klejnoty, tu jest zakładka klejnoty. No tak, no, ale klejnoty no to ogólnie są kamienie szlachetne, tak? A żeton nie jest kamieniem szlachetnym. Ale dlatego napisałam klejnoty, bo tu jest zakładka na dole klejnoty, więc stwierdziłam, że tak się może to nazywa. Czyli, no mogłem się pomylić. Ile można mieć maksymalnie znajomych? Myślałem, że 30, ale wygląda na to, że będzie to albo 50, albo 100. Uwaga, czy chcesz tutaj mam podpowiedź. Tak, masz dwa koła ratunkowe. Dzwonię. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Ja powiem, że jednak troszkę mniej. Czyli 50. Tak jest, ale patrzcie się, jak Ewela zrobiła, że ja 150, a ona mówi troszkę mniej. A mogłem to zrozumieć, że troszkę mniej niż to, więc mogłem dać 25, a jednak dałem 50. Jest dobrze. Jak nazywa się ten skin? Mr. Stumbler. Mr. ten.
Wiedziałam, że tu się pomylisz. No tutaj litereczka jedna. Ej, dajcie znać w komentarzu, czy wy byście wiedzieli. Ale ty jesteś niedobra z tym. Ty naprawdę widzę, no, jak ja zrobię tego giveaway'a. Jak ja zrobię. No słuchajcie, ja tutaj próbuję zaoszczędzić moje gemy. Nie chcę aż 5000 ci przekazać. Jak nazywają się te kroki? Serduszka. Czyli tak. O! Strzelałem, no to jest twórcą Stumble. No i zobaczymy, guys. Rafał nagrywa. Nie, tutaj no, zawzięcie, no wiesz? Pewnie, żartowałem oczywiście, żartowałem. A ja tak szczerze też tak myślałam, super, co? Nie, nie, nie. Ale super, co? Myślałam, że źle napisałam. Właśnie też się zdziwiłam, że to Kitka Games. Pierwszy raz to w ogóle widziałam. Nie, Kitka. To wiedziałem, to specjalnie tak zrobiłem. Kiedy powstaje Stumble Guys? W którym roku? Mi się wydaje, że to jest już stara gierka, ale po Fall Guysach, po przejęciu 2020 rok. To będzie dobry rok, tak. Wow! Ja bym tego też nie widziała i w sumie tutaj już sobie sam odpowiedziałeś na pytanie, która gra wyszła jako pierwsza. Stumble czy Fall Guys? Aha, no to wstał. Źle, nie, w sensie... No, dobra, widzę. No, chciałem tak zaznaczyć, ale nie wiem, co ja zrobiłem. Ale jeszcze tak tutaj, wiesz, zaliczy ci jako błędna odpowiedź, także gemy idą tak. No właśnie, to jest najgorsze, nie? A jeszcze tam kitkę tam nie zaznaczyłem. Dobra, lecimy dalej. Ile gemów kosztuje jeden stopień w karnecie? 30. Bum, to bardzo proste, bardzo łatwe, więc dalej. Ile procent szans mamy na coś specjalnego? To jest ta skórka, o której mówiłeś, że wiesz, że jest ogólna, a to właśnie te epickie są. No to będzie 1% prawdopodobnie, no, tak jest. Brawo. No bo w niektórych kołach jest dużo mniej procent właśnie na coś specjalnego. Jak nazywa się ta mapa? To jest fal coś tam. Tutaj, proszę bardzo. Brawo! Ej, no Rafał mnie tutaj zaskoczył. Tu powiedziałam mu, że gemy w dół idą i nagle patrzcie się. W jakich kolorach są skiny do pszczółki? Żółty i pomarańczowy to na pewno. Żółty i czerwony. Żółty, pomarańczowy i czerwony. Żółty i zielony. Bum. Dobrze. Żółty i pomarańczowy. Chociaż ten pomarańczowy jest taki trochę różny. Taki, no powiedziałam... Czerwonawy, nie? No, nie, taki ciemny pomarańczowy. Ale ty zaznaczyłeś 3. No wiem, bo myślałem, że są 3, ale dobra, nie ma. Czy istnieje skin Pixel Blue Ninja? Pixel Blue Ninja. Pixel to znaczy, że tak jest spikselizowany, nie? Nie istnieje taki. Ile kosztuje 120 żetonów? 8, nie, 5, nie, 10, nie? Bardzo mało powinno. 5, kurczę. Nie tak mało jednak. Jesteśmy przy 19 pytaniu, także Rafał, zostało ci 11 pytań, także już niewiele. O, tu jest ta mapka, o której akurat mówiliśmy. Zobaczymy, czy... Proste. Proste, to no, akurat było. Ja bym proste. Niego nie wiedziała tak szczerze, bo to jest nowa mapa i to jednak to nazwa się jeszcze ten. Czy ten skin był darmowy? Oczywiście, że tak. Pamiętasz o tym? Pamiętam, oczywiście. Ja myślę, że ja tutaj, wiecie, jakieś takie mega ciężkie pytanie wymyśliłam, udało mi się, ale to mi się chyba udało. Ile jest wszystkich kroków? Kroków jest bardzo dużo, na pewno nie 40, na pewno nie 62. 58, 55, 58 parzyście, bo kroki, bo to dwie stopy. Tak, i w ogóle tak po środku akurat. Wszyscy brawo dla Rafa. Ale to ja zgadywałem totalnie, nie wiedziałem. Ale 20% dla mnie, 25% szans. Jak nazywa się ta mapa? I tu znowu mamy Humble Stumble, proszę bardzo. Albo Stumble Humble. Nie, Humble Stumble, to akurat wiedziałem. A, bo już to znaczyło, no tak. Ej, ja myślałam, że nie odpowiesz na to, także brawo. Czy istnieją takie kroki? Nie. Czemu nie? No bo nie istnieją. Bo grafika brzydka, tak? Widać, że sama robiła się, Wela, i po prostu już od razu wiedziałem. Ale są podobne takie chyba korony, tylko nie tak. Co dostajemy za 21 poziom karnetu? Kupnego. Nie tego darmowego. Kwiaty. No, co ale teraz, tak? Tak, w tym karnecie to jest chyba stary karnet, tak. No to jako, że pierwszy to jest skin, to 21 też powinien być skin. Kwiaty! Jednak trzeba było odpowiedzieć tak ci. Świetne pytanie, Ewela, świetne. Po prostu to coś sugeruje. To, żeby dali skina zamiast kwiatów? Żebyś mi kwiaty kupił. A czemu ja? A kto, sąsiad? Jak nazywa się ten skin? Hero Bones, Bones, Cool Bones, Super Bones, Hi... Ej, no byłem przekonany, że to jest Hero. Dlatego właśnie tak wymyśliłam taką nazwę, żebyś był przekonany, że to ta. Aha. Czyli ty robisz mi podgórkę specjalnie. No okay, tak, no zawie... sprawdzam cię, jakim jesteś fanem Stumble. Wychodzi na to, że nie do końca. Ej, jestem fanem Stumble, gram codziennie. Ile jest specjalnych emotek? Specjalnych emotek masz jest podpowiedź, raz, bo masz już jeden. 4. 5 albo 4. Skąd wiesz? Skąd ty to wiesz? Jakie są? Wymień. No, serce, uderzenie z piąchy, drugie uderzenie w ślizg, banan.
O, ja w ogóle nie wiedziałam, że jest nowy taki banan. Nie, on nie jest nowy. To się, o... Nie, to nie wyszedł, jak banany wyszły, to nie, takie? Nie, to już dawno wyszło, to już było dawno. Nieważne. Tak, właśnie się znam. Czy istnieje taka emotka? Czekajcie, czy Ewela dorysowała tu oczy? Przestań. Tak. Istnieje, chciałeś tak powiedzieć tak? No bo widać, że nieprzerobione, to istnieje. Ile jest miejsc na emotki? I na emotki mamy 4 miejsca, to jest bardzo proste. Ej, myślałem, wiesz, ile ja tą grafikę robiłam, żeby cię tutaj oszukać ten... A ty tak szybko odpowiedziałeś, 4, no jak to możliwe? Wiesz, no tak jest po prostu. Ile jest kroków z motywem serca? No i fajne są pytanie, serduszka, co? Serduszka. Obstawiam, że jedna, ale słuchajcie, jako że to jest ostatnie pytanie, wy napiszcie w komentarzu swoją odpowiedź, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i teraz dowiecie się, ile gemów jeszcze wygrałem. Ode mnie pod spodem macie link do tego quizu, także kto nie widział całego, to może sobie na przykład rozwiązać, także wbijajcie. Bum. I wygląda na to, że mam 20 na 31 1400 gemów, ale tu jest 31 pytań. Czyli wygrywam dzisiaj 1400 gemów z 5000, a odpowiedziałem na więcej pytań. O co tu chodzi? Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.